naszych doświadczeń wynika, że jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na stan świadomości uczestników ruchu jest edukacja. Wpajanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze może mieć różne formy. Jedną z nich jest organizacja Dni Bezpieczeństwa i jest to impreza, która jest organizowana rok rocznie, która łączy wartości merytoryczne z dobrą zabawą i rekreacją. Tegoroczne Dni Bezpieczeństwa organizujemy jakoby i obchodząc Dzień Dziecka. Organizujemy go pod hasłem Dzień Dziecka świętujemy, bezpieczeństwo promujemy. To co najważniejsze, każdy z nas od małego, nawet nie wiedząc o tym, jest uczestnikiem ruchu drogowego, aż do momentu, kiedy zacznie kierować pojazdem, bo to przeważnie jak się jest takim małym dzieciakiem, to każdy myśli, że to bezpieczeństwo w ruchu drogowym to tylko samochód, a to nie do końca taka jest prawda. Stąd między innymi takie zacne i wspaniałe inicjatywy. Już w chwili obecnej chciałem podziękować serdecznie organizatorom, sponsorom, wam, waszym rodzicom oraz waszym nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy są z wami. Także serdecznie dziękuję. Dołączam się już do życzeń z okazji Dnia Dziecka.